Dzień dobry, cześć. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Anna Antoniak, a to jest podcast Słowo Miłości na Dziś na kanale Inny Wymiar Sukcesu. Jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów, takich jak Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast albo na YouTubie na kanale Ludzie Sukcesu. Ja łączę rozwój z duchowością, piszę książki, które zmieniają życie, które leczą duszę, leczą serce, które zmieniają nasz środek. Prowadzę sesje online i szkolenia różnego rodzaju. Na pewno znajdziesz tutaj coś dla siebie, jeżeli jesteś pierwszy raz. Link do strony znajdziesz pod spodem www.ludziesukcesu.com. Serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego podcastu. Hello, 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 hello. Kochani, kochani, ja mam dzisiaj taką rozkminę i w ogóle dzisiaj będzie podcast na temat rozkmin. Chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy Wy tak macie, ja się czasami zastanawiam, czy ja jestem normalna i naprawdę dochodzę do wniosku, że nie, więc przyznaję się jakby publicznie do tego. Aż nagrałam o tym podcast, że jestem, nie pamiętam jak on był nazwany, że jestem walnięta. I tak, jestem walnięta, jest mi z tym dobrze. Lubię to w sobie. I zastanawiam się, czy ja poznam taką osobę w swoim życiu, która będzie szła ze mną przez życie i która będzie uwielbiała te moje walnięcie. No, wy musicie mnie w jakimś sensie lubić, skoro jesteście, więc jakby doceniam Was i doceniam to, że no, że słuchacie mnie, to jest piękne, więc bardzo dziękuję i dziękuję Bogu za to, że mogę to robić. Aczkolwiek, wiecie, w życiu osobistym jest całkiem inaczej i jakby tym bardziej w moim wieku, kiedy już jest kobieta dojrzała i dojrzał mężczyzna i każdy ma jakieś przyzwyczajenia, każdy coś przeżył, każdy jakby doświadczył pewnych rzeczy, ma jakieś nawyki, swoje wyobrażenia itd., itd., to nie jest tak łatwo jakby dopasować albo przyzwyczaić się do pewnych rzeczy z drugiej strony. I zdaję sobie z tego sprawę, że tak jest. Naprawdę. Wiecie, mając 20 lat jest całkiem inaczej niż ma się 40 lat, czy 50 lat, czy 60, tak? Bo ludzie w takim wieku też się spotykają i jakby tworzą związek na nowo. Bo w wieku 20 lat jakby uczymy się dopiero siebie, poznajemy w ogóle, poznajemy świat. Ale w wieku 40 lat, kiedy mamy już swoje doświadczenia, życie nas przeorało, byliśmy w jakichś związkach, być może mamy dzieci, rozstania, ból, przeżyliśmy jakiś jeden albo kilka. W wieku 50 lat, nie wiem, tak samo, w wieku 60 to i być może nawet śmierć małżonka, współmałżonka i dorosłe dzieci, wnuki i tak dalej. I to jest trudne. Ale chciałam powiedzieć, że jakby ja nie wiem, czy to prawda, ale być może rzeczywiście tak jest, że ja dużo rozkminiam, ale rozkminiam też z tego powodu jakby dlatego, że ja mam taką pracę i jakby rozkminiam ludzki umysł, rozkminiam psychologię, rozwój, duchowość i to uważam, że jest piękne, ale jednocześnie jakby rozkminiam siebie też. Rozkminiam życie i rozkminiam siebie. Lubię, jak dostaję feedback z drugiej strony na temat rzeczy, które ktoś we mnie widzi, być może, które komuś nie pasują. I jakby zastanawiam się, czy tak rzeczywiście jest. Jeżeli to usłyszę od kilku osób i pytam też bardzo często jakby znajomych moich bliskich, przyjaciół czy rodzinę, czy ja, co we mnie jest nie tak, albo czego nie lubią, albo co im przeszkadza, albo jakie mam wady, które widzą we mnie. Jeżeli jakby to się powtarza, to staram się to zmieniać i sobie rozkminiam, wiecie, rozkminiam i kontempluję w swoim umyśle te wszystkie jakby aspekty. Myślę, że to jest dobre, dlatego, że ja jakby od razu chciałabym to zmienić. Nie jest to łatwe czasami, bo
są rzeczy w nas, które nie są łatwe do zmiany i myślę, że zdajecie sobie z tego sprawę. Zresztą sami z pewnością macie dużo albo kilka chociaż rzeczy, które warto jest przerobienia, zaprzestania albo wznowienia różnych rzeczy, więc jakby to jest trudne i ogólnie praca ze sobą jest trudna. Najcięższa jest praca nad sobą i zdaję sobie z tego sprawę. I te rozkminy, mężczyźni inaczej rozkminiają niż kobiety, musicie to wiedzieć, także jeżeli jesteś kobietą, to słuchasz mnie, to my inaczej rozkminiamy, my jakby rozkminiamy w kontekście nas i od razu innych, wiesz, jego, jej, tak, rozkminiamy to wszystko, dlaczego, a to, a jakbym powiedziała tak, a jakby to mężczyzna natomiast jest bardziej taki analityczny i on rozkminia w całkiem inny sposób, szczególnie jeżeli coś przeżył albo dużo przeżył, więc jakby ma jakieś doświadczenie albo obraz pewien, który jakby chciał zrealizować i on się fiksuje na to. Jednak my, kobiety, jesteśmy troszeczkę inne i czasami właśnie jakby kłóci się ten obraz męski z żeńskim, dlatego że mężczyzna coś wymyślił, on ma jakiś tam obraz, ale nie wszystkie też kobiety takie są. I jakby trzeba to wiedzieć, jeżeli jesteś mężczyzną, że nie każda kobieta, którą ty wcześniej spotkałeś, jest taka jak tą, którą akurat dzisiaj jest koło ciebie. I to jest bardzo ważne. No i tak samo my, kobiety, musimy wiedzieć, że nie każdy mężczyzna jest taki sam. Chociaż jakby uważam, nie wiem, czy to jest prawda, ale ja mówię z punktu kobiecego, że mężczyźni są tacy łatwiejsi jednak do ogarnięcia niż my, kobiety. Bo wiecie, my mamy takie różne fożki, jakieś takie rzeczy. Mężczyźni takie rzeczy raczej nie mają. No bo dla nich jakby jak coś jest, to jest. Jak czegoś nie ma, to nie ma. Albo chcieliby coś, no to jakby dążą do tego, robią, działają, zmieniają. Są też tacy, którzy mówią tylko, że coś zmieniają i nic nie zmieniają. Tak samo kobiety. Ale mimo wszystko mężczyźni, jeżeli mężczyzna jest taki prawdziwy i taki charakterny, to on będzie dążył do pewnych rzeczy, tak? On będzie chciał pokazać, on będzie taki, wiesz, waleczny, zdobywca, taki lew, taki tygrys, nie? Że on po prostu działa, robi i mimo wszystko może nie rozumie pewnych zachowań kobiety, ale on, jak na czymś mu zależy, to on po prostu, wiesz, pokaże, nie, klasę i będzie dążył do tego. Natomiast kobiety, z kobietami jest o tyle trudniej, że wiecie, my mamy miliony myśli na sekundę i my chcielibyśmy wszystko naraz, czyli chcielibyśmy tą, na przykład jego, ale chcielibyśmy też dobrą pracę, chcielibyśmy ogarnąć mieszkanie, dobrą mieć figurę, nie wiem, cycki sobie zrobić, albo, przepraszam najmocniej, ale tak kobiety myślą. Nie wiem, kupić sobie jakąś tam nową kieckę, coś tam jeszcze, tak, tutaj i jakby tysiące myśli na minutę. Natomiast i rozkminiamy, po prostu jakby rozkładamy na czynniki pierwsze po prostu pewne rzeczy, nie? I łączymy je razem ze wszystkim. Po prostu chciałbyśmy tak jakby ogarnąć cały świat. Nie da się tak, no kurka blaszka, nie da się tak. I jakby uczę się właśnie tego, żeby się nie fiksować na wszystkim, tylko zafiksować się na jednym, zrobić, zadziałać i potem iść dalej. I wiem, że życie przynosi różne zdarzenia, okoliczności i tak dalej, i czasami nie wiemy, co się wydarzy. I ja nie jestem idealna, ja zawsze to powtarzam, bo naprawdę robię czasami nie wtedy, kiedy trzeba, albo się spóźniam, dlatego że wyszły okoliczności, albo mówię, że coś będzie, tego nie ma, bo jest później, albo chcę coś zacząć robić i nie robię teraz, tylko zrobię za 3 dni, albo zrobię za 2 dni wcześniej, albo też popełniam błędy.
czasami dłużej śpię, bo muszę się wyspać, a miałam wstać rano. Jakby wiem, że mam dużo rzeczy, ale mimo to dalej uważam, że jestem walnięta i lubię to w sobie i cieszę się, że mogę nad sobą pracować. Kocham tą moją taką zwariowaność, spontaniczność, to, że jestem zadziora, bo ja jestem zadziora. Nie dam sobie w kaszę dmuchać, nigdy nie dałam. Choć niektórzy twierdzą, że jak jesteś przy Bogu, no to musisz być taki grzeczny i miły. Tak, jestem grzeczna i miła, ale to nie znaczy, że jestem, że dam sobie po sobie jeździć. Mam swoje zdanie, szanuję zdanie innych, ale też jakby, jeżeli ja szanuję zdanie innych, to też jakby oczekuję, że ktoś uszanuje moje zdanie i to jest wtedy dobre. I te rozkminianie czasami jest dobre, a czasami jakby wyłączam się po to, żeby kompletnie nie myśleć, uwaga, i puszczam wszystko wolno. Dlatego, że wiem, że jeżeli ma coś się wydarzyć, to się wydarzy, jeżeli nie, to nie, i akceptuję to i to jest dobre. I chciałabym, żebyś ty też nauczył się i nauczyła tego, że jeżeli coś ma być, to to wyjdzie. Prędzej czy później po prostu to wyjdzie. Nagrałam o tym podcasty już. Jest tego chyba ze dwa na pewno. Wszystko ma swój czas i miejsce pod niebem. Coś takiego jest. I jeszcze drugi, nie pamiętam jaki. Ale takie jest, moi kochani. Czasami spinamy się niepotrzebnie i kreujemy sobie jakieś różne, wiecie, filmy, gdzie życie i tak weryfikuje i robi swoje. Więc te rozkminy są dobre, ale jeżeli też one są dobre wtedy, kiedy możemy nad sobą popracować, coś zmienić albo zaplanować, wiecie, dojść do czegoś i tak dalej, to jest fajne, ale jeżeli jakby rozkminiamy tysiące rzeczy, na które i tak nie mamy wpływu, to jest moim zdaniem strata czasu, bo tylko skupiasz się na tym, co i tak może wyjść inaczej, więc skup się na tym, na co masz wpływ. Czyli na dzisiaj, na teraz, na to, co jest za chwilę, co jest jutro, na tym, co możesz jeszcze zrobić, co poprawić, a nie nad tym, co może zrobić ktoś, a może czegoś nie zrobi, bo nie możesz zmusić kogoś do czegoś, nie możesz zmienić czyjegoś życia, nie możesz komuś czegoś nakazać, nie możesz komuś kazać, żeby myślał tak jak ty i żył tak jak ty, działał tak jak ty. I to jest chyba piękne z drugiej strony, bo każdy jest inny z nas. Tym akcentem życzę wam dobrego dnia, wieczoru, popołudnia, nocy, w zależności od tego, kiedy słuchacie. Nie rozkminajcie za dużo. Cieszcie się chwilą i tym, co jest. I działajcie, mimo że czasami jakby odchodzicie od założonego planu, wracajcie na tory i jedźcie dalej z koksem. Ściskam.